Powiedzmy, że wstał nowy dzień. Szykuje mi się troszkę mięska na podróż. Ja już ugotowałem czerwone mięso i mam troszkę dzikiego czerwonego mięsa. Tak, miałem spore problemy z wilkami, ale się udało. Mój plan jest taki, żeby w końcu wyruszyć w delikatną, powiedzmy sobie, podróż. Dlatego zabieram dzidy i ogromne ilości toporów, ponieważ mam zamiar zrobić węgiel drzewny, który wykorzystam zaraz w kowalstwie. Więc udaję się na zewnątrz i szukam jak największej ilości wysokich drzew. I dotarłem aż tutaj do polanki z sekwojami. Jest tego całkiem sporo. Fakt faktem, mógłbym zacząć cinać klon, ale wydaje mi się, że szybciej drewno zbiorę, bawiąc się z sekwojami. Nie wiem, ile czasu zabierze mi wyrąbanie takiego drewna. Ale no spójrzmy, w ogóle drzewo jest cholernie wysokie, powinienem tego uzbierać ogromne ilości w dosyć krótkim czasie, więc spróbujmy. O, a jak rypło. No, jest tego całkiem sporo, pozbierajmy sobie wszystko, co tu jest. To jeszcze rośnie amarantus, ale już dosyć dużo tego zebrałem, więc nie będę się w to bawił. I mamy 5 sekwoi. Ćwiartka kłody sekwoi. Teraz, jak dobrze wiem, powinienem to połączyć sobie właśnie w taki sposób z toporkiem, czyli kładziemy toporek i rypiemy z całej pety i będziemy mieli ogromne ilości drewna łopałowego, które wykorzystam właśnie do zrobienia coś takiego, co się nauczyłem w przeszłości, jakoby pitkiln. I to, jak się fajnie przysypie ziemią, no to wtedy zapalamy, rozniecamy ogień i o. Skurczygnat. I udziabiał mnie, dziabnął. Niezbyt bezpieczna sytuacja. Dobra, spierniczam do wody. Większe szanse mam w wodzie. Tylko muszę szybko zebrać dzidy. Nie. Atakuje mnie. I myk do wody. Chodź tu, misie. Szlak by to. Tylko jedna dzida. Powinienem mieć, są tego znacznie więcej. Szybko wróćmy z powrotem. Jeszcze słyszę szczeniaki gdzieś w okolicy. Wystarczy jeden strzał w typa. Już będzie po nim. Gdzie on jest? Biegnie. Szlak. To bym spudłowałem. Takie proste zadanie. O, blisko było. O, Jesus. Oberwałem, troszkę noga mnie boli. Tych wilków jest tu zdecydowanie za dużo. Ja tymczasem muszę chyba opatrzyć ranę. Na razie jest czysto. I wracam do ścinania tych sekwoi. O, ta jest piękna. Olbrzymia, chyba największa w tej okolicy. No, zobaczmy, ile mi się uda tego narąbać. Ładnie tutaj podetniemy z każdej strony. Tak, żeby mi to trochę na łeb nie spadło. Jak tylko to wyrąbiemy, to udam się na cięcie, przytacham te drewno do domu, zacznę je ciachać na drewno łopałowe i zrobimy sobie pitkilna. I wszystko rypu, ole. Ło, starczy mi na miesiące i lata. Spójrzmy, no, mogę nawet w sumie rozbudować jakąś większą chałupę. Zbierajmy. No i cóż, muszę iść do domu pouporządkowywać to wszystko. Drewno narąbałem już tyle, że w sumie nie mam już gdzie tego za bardzo magazynować. Znajduje się ono niemalże wszędzie. Drewno o połowę w domu, drewno o połowę na zewnątrz i nawet tutaj jeszcze mi zostało pełno ćwiartek kłody z sekwoi i coś poupychałem do koszy trzcinowych. Ale okej, następna rzecz jest taka. Skoro pitkiln powstał, zabieram siano, zabieram parę sztuk drewna łopałowego i idziemy sobie do naszej ziemianki. Ziemianka znajduje się bardzo blisko przy domu i tutaj też zabezpieczyłem delikatnie płotkiem, ponieważ podczas konstruowania tej dziury, którą wykopałem i zasypywaniem drewnem opałowym, no niestety, wilki grasują cały czas, atakują zewsząd, ale głównie przychodzą właśnie z tych lasów, gdzie są te sekwoje, więc tam jest ten teren, który jest dla mnie jak najbardziej niebezpieczny, więc tylko w przyszłości zastanowię się nad odpowiednim doświetleniem tego. No i teraz tak, umieszczamy sobie na samym środku troszkę sianka,
usypujemy, powiedzmy sobie, ognisko i potrzebuję mieć ze sobą ziemię. Nie, też nie zabrałem, więc tutaj troszkę ręką potelepię. Podpalimy i tym sposobem niech się dzieje magia. Zapaliło się czy się nie zapaliło? Nie widzę. Chyba się rozpaliło. I teraz przykrywamy to wszystko od góry ziemią. Taki delikatny dymek będzie się unosił i za paręnaście godzin powinno być już gotowe. A w międzyczasie chodziłem sobie po terenie i zbierałem kawałki miedzi rodzimej. I tak jak znalazłem taki kawałek miedzi, ten w ogóle znajduje się centralnie przed moim wejściem do domu. Ale generalnie sporo miejsc poobiegałem i na takiej prowizorycznie przygotowanej mapie mojego terenu pozaznaczałem sobie punkty, w których tę miedź się znajduje. Miedź oznaczałem sobie na czerwono, natomiast na biało oznaczałem sobie źródła cyny, bo tej okazuje się w okolicy jest całkiem sporo i stwierdziłem, no kurde, skoro mamy już trochę miedzi nazbieranej i trochę cyny, to jak tylko przygotuje nam się... O, chyba przestało się wypalać. Ja tymczasem zabieram ze sobą parę sztuk łopat, które gdzieś tu sobie powiesiłem. Mam ich całkiem sporo. Może tą jedną awaryjnie sobie zostawię. I przebiegnę sobie na lewo od domu, na zachód w sumie. I zaczniemy kopać. Nie ma już żadnych śladów dymu. Więc wydaje mi się, że węgiel już powstał. O tak. O tak, bardzo dużo węgla. O tak, no ale trzeba uważać. Z tą ziemią, no troszkę przysypało, no ale dobra, teraz spośród tego błota, które tu powstało, muszę powykopywać jak najwięcej węgla i zobaczę, ile mi się tego udało przygotować. No roboty będę miał sporo, ale biorę się właśnie za to już teraz. No i tego węgla udało mi się nazbierać prawie całą zawartość naczynia do przechowywania. Mam tego dużo, powinno mi starczyć na wiele, wiele miesięcy. I teraz tak, zabieram ze sobą węgiel drzewny i mam tu przygotowane formy. Forma na kilof oraz formę sztabek, a także tygiel. Zapomniałem zrobić jeszcze jednej formy na młot, więc trzeba by było to jak najszybciej ogarnąć, ale to może jak wstanie dzień. Okej, na razie skupmy się na kilofie, a młot zrobię później. Do czego jest mi potrzebny młot? Młot jest potrzebny do tego, że jak zbiorę kilofem miedź albo cynę, to potem trzeba takie te grudki rozłupać. O tym zapomniałem. No ale dobra, to na początku mogę się skupić na samym wykopie. Więc przejdźmy sobie do wytapiania. I teraz tak, wezmę w łapę pochodnie, żeby tu lepiej widzieć, i w skrzyni udało mi się nazbierać ogromne ilości samorodków. Jest kasyteryt oraz natywna miedź. Ponieważ mam zebrany kasyteryt, a także natywną miedź, to nie będę się bawił w robienie miedzianych rzeczy, tylko pójdziemy z grubej rury od razu w rzeczy zrobione z brązu. Żeby to wykonać, to kładziemy sobie tygiel na ognisku i dobieramy odpowiednie proporcje dla brązu. I z tego co pamiętam, 80% miedzi powinno stanowić, nie, 80% powinna stanowić miedź, a 20% stanowić cyna. I tym sposobem, nie uda mi się zbyt dużo tego zrobić, no powiedzmy, że mniej więcej tyle. Przetopię to sobie, chociaż brakuje tutaj troszkę. O, i tak wykalkulowałem, 71 kawałków tego, 9 tego powinno mi dać 400 sztabek z brązu cynowego. No i pozostaje mi tylko i wyłącznie chwycić łapę pochodnie i rozpalić. A, jeszcze węgiel. Ładujemy dużo ilości węgla i podpalamy. No i co się teraz będzie działo? Jak już jest odpalone, to pozostaje czekać. To się musi fajnie wygrzać. Jak już się wygrzeje, to zaczniemy sobie wytapiać. Dobrze jest. Masa już jest gotowa.
Więc teraz przenoszę sobie zawartość masy do formy na kilo. Delikatnie przelewamy, tak żeby do granicy było. No i pozostałą część odleję sobie w postaci sztabek. Sztabki oczywiście wykorzystam gdzieś w przyszłości. Jednak na ten moment zostaje mi w tyglu niestety troszkę gotowej ilości brązu, ale to jak zrobię sobie formę, to potem znowu to odgrzeję i zaleję i będziemy mieli topór. Gorący tygiel odkładamy i pozostaje mi teraz czekać na ostygnięcie form. Ja myślę, że w tym momencie się drzemnę. No i nastał nowy dzionek. Pełno drifterów łazi mi po farmie, nie umiem się wydostać. Ciekawe, czy króliki się przedostały, ale dobra, dobra. Trzeba wracać do roboty. Jest forma z kilofem, zimno, a także dwie sztabki z brązu. Nie wiem, gdzie sobie kłaść te sztabki. Może na razie odłożymy je na półeczkę tutaj do góry. Natomiast jeśli chodzi o kilof, to trzeba go jakoś ładnie tutaj przygotować z patykiem. Patyki miałem, zdaje się, tutaj. I teraz tak, łączymy sobie patyki, obwiązujemy, upychamy i klinujemy z góry i mamy kilof z brązu. No, i to jest narzędzie, którym mogę działać. Więc następnym krokiem będzie udanie się na obszary, które oznaczyłem sobie na mapie i wykopanie jak największej ilości surowców.